Hej, dzień dobry, cześć, witajcie. Ja jestem Korkus, a to 32 odcinek serii Gothic 2 Noc Kruka Gold Remaster. O, co ostatnio zrobiliśmy? Plażę oczyściliśmy, kompas Gareta, walczyliśmy z zombie, okej, okay, oczyściliśmy kanion, rozwaliliśmy orków, czyli zostaną świątynia. O, tak, zaczyna mi sejwuje, ale to z przyzwyczajenia. No i. Pełzacz wojownik, jak myślicie? No i. Idziesz? Aha. Come on. Z tym króciutkim mieczem to wiecie, to też tak średnio. Gdzieś powinien być lepszy miecz dla mnie. Tak w ogóle. No. Nie jest taki ciężki, jakby się mógł wydawać. Okej. Okay. Nie jest źle. Ale z łuku go bić nie będziemy. Czekajcie, gdzie tu byśmy mogli iść? A z tego też płyty wychodzą, ale jaja. Nie powinny. Przecież on nie ma płyt. Kostet sędziego, ekstrakt leczniczy, skórzany mieszek. No dobra. Elegancko. Kidoki. I tutaj jest tego Francisa, cały ten skarb, czy jak to się tam nazywa. Czyli to nie jest ta jaskinia, ta ciężka jaskinia, to jest tam, gdzie były ogary. Tak mi się wydaje, że ona była dużo cięższa. Ale to nic, damy radę. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Czynia ze skarbem, nie? Ciekawe, czy ja to mogę otworzyć. W sumie mogliśmy tu przyjść, myślę, że... Gdybym tutaj przyszedł, to więcej bym dostał kasy od tego Francisa, nie? Takie mam wrażenie. Otwieramy, to kasa się przyda. O, gdzie ta skrzynia ze skarbem? Tu ta? Tu ta. Te różnych rzeczy. Ciekawe, co tam jest. Skórzany mieszek, stóweczka w środku, okej. Okay. No i co to mogłem dostać w sumie? Nie wiem, dobra, nie będziemy tracić czasu, wyjdziemy sobie stąd. Tego strzelca bym jeszcze tutaj może zwalnął. Czy zręczność, jak myślicie? Może zręczność? A będą większy damage będzie z łuków. Zręczność to tak w sumie mamy 60. No z 80 by się przydało pewnie, resztę tabliczkami może bym wybił. Zobaczymy, zresztą kurde, no zręcznością, no tak, wbijemy tą zręczność i się nauczymy tych języków. Tych całych starożytnych, bo te tabliczki na siłę czy życie myślę, że mogę pić. Okej, tak mi się wciska sadki. Nie ma to nic, dobra. Tak mi się wydawało, że tam coś widzę, ale raczej nie. Tam na górze chyba coś jest. Także przejdziemy może tędy. Czy mi się wydaje, że też tu wejdziemy. Czy tu będzie jakaś kopalnia, czy coś, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, no to... To trudno. O właśnie, tu jest jakiś skarbik, patrzcie się, zakopany. Nie pamiętam, gdzie są wszystkie tabliczki. Zresztą w sumie nie będę sprawdzał żadnych może poradników czy czegoś. Po prostu będę grał. I może coś ugram, nie? O ty kurna. Jest jeszcze jeden. Zapiszemy. Nie wiem, jak on bije. O ty chamie prosty normalnie, dawaj. Już cię nie ma, okej. Okay. No tu nie ma nic. No nie, no jest, no to jest ta jaskinia, no dobra.
Tak, Kuba już pisał, że mnie chomikował czasy, ale wie, że jestem Polakiem. I tak jakoś tak, o, tak. Niech sobie bez idzie. To by było na tyle z jedzenia. Ognistą pokrzywkę sobie dwie. A, idziemy, zobaczymy co tu jest. Pewnie coś ciężkiego, chyba. Chyba, że pełzacze. A pustynny szczur. Ojo. A nie, to się nie ma co bać, ale to jest skarb. Świetnie. O, właśnie, mam kamienną tabliczkę. Tylko ciekawe jaką. A, bo ja mam tyle tabliczek, że już nie wiem do końca co, jak, gdzie i po co, nie? Kuszników 2, życia 2, życia 4. Magii, magii. Życia na pewno możemy od razu sobie czytać, jak nauczymy się. Kuszników też. Magii też. Ty, 2, 3, tak. Badanie wodęczną. Wodęczną możemy sobie przeczytać. I siły też możemy przeczytać. Jedynie będę te łuki jeszcze zostawiał z tyłu i. No. No. Ale weszło, jak masło. Dobra, czyli tu są pełzacze. A to Troll chyba był w tym. Była taka jaskinia, tak mi się wydaje. Tak, to była ta jaskinia w Dirty Swamp. I tutaj był chyba troll czy coś takiego, czy coś przekichanego tutaj chyba było. Taki wiecie, mam flashback, tylko nie do końca wiem w którym kościele jak to się wygrają. No. Czy to w Nuty Kruka, czy to w Dirty Swamp. Nie pamiętam. W ogóle chcielibyście zobaczyć Dirty Swamp na kanale? O ty kurna. Dałem dupy. Nie? No, no. Dawaj, najsłabsze ogniwo. Ty, albo tego, no, dawaj. Było głupie, bo mogłem z łuku tego słabszego rozwalić. Wiecie, zanim by dobiegły, to bym przynajmniej jednego zabił. I później bym zmienił na miecz. Na pewno byłoby łatwiej. Dobra, jakiś kuferek, dawaj go. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, git. Zajebiaszczo. Jeszcze pasowałoby mi dzisiaj jakieś dwa odcinki nagrać. No, to miałbym, wiecie, no cały tydzień. Ej. Ej. Jest jakiś pierścień. Co to jest? Uzdrowiciela. O, to jest jeden chyba z tych setów uzdrowicieli. Też w sumie nigdy nie wiem, gdzie one są. Sprawdźmy, co on daje. O, ma 20 do życia. To powiem szczerze, jest dość ciekawe. Tylko, że w tym secie, gdybyśmy mieli chyba 2 czy 3, to jest dużo fajniejsza opcja. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, ok. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo. Czekajcie, weźmy go tak pojedynczo, czy on się nie da tak pojedynczo? No. A, tak dałem dupy, dobra, nieważne. No i poziom wpadł, no to świetnie. Udziela mi się Angela. Angela sobie tak robi, tak.
A jak gra? A co to? Koła krystaliczna, no to jest fajnie. Lodowa fala, eliksirów, tworzenie szkieletu goblina, świetna sprawa. Naprawdę polecam. Eliksir manny, to. Dawaj kufer. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, git. Jaki miecz! Tylko że na siłę. To nie dla mnie. W Jarkendarze jest jakiś fajny miecz. Podręczność, tylko nie wiem gdzie. Nie pamiętam, ale wiem, że jest. Może ogarnę go gdzieś kiedyś. No. A, podeszła bestia, ale to tak wiecie. No, czyli nie ma trolla, czyli to raczej w tym Dirty Swampie było. W Dirty Swamp albo w Kronikach Mertany, bo jakaś podobna jaskinia i ten. Nie wiem, w jakimś modzie w każdym bądź razie. Nie wiem, ja tych modów dość dużo grałem w swoim życiu. Więc nie, no mogę nie spamiętać wszystkiego, nie? Czy coś tutaj się świeci, panie i panowie? Chyba się nie świeci nic, ale tu jest to wyjście dołem, dobrze mówię? What the curry na hatę? Ty. Jest zagubiony, dziś pisał, że to w kolorze podłogi. A on mocny, mocniejszy niż tamten. O ty, na trzy strzały, okej. Okay. Tak się chcesz bawić? Zatańczymy tango, nie? Gdzie ja jestem? A, no właśnie. Widzicie? Tak. Tu jest to, tutaj jest, to jest ta jaskinia z Dirty Swamp, dokładnie, bo tutaj się nie wchodziło, tylko ona gdzieś tam nie ma tego drugiego wyjścia. Bo tutaj są bagna. A, pijadnicze, chodź. Tutaj są bagna do obozu bandytów, tu jest przejście. Dobra, nie ten guzik. Czyli tamta jaskinia, gdzie są ogary, to jest jeszcze inna jaskinia. No popatrz. Ognisty demon. To jest duch cieniostwora, to na razie nie. Na razie sobie, słuchajcie, odpuścimy. Myślę, że się wrócimy do bazy, do szybki śledź ostatni, no nic. Gdzieś po drodze dałem ciała i nie kupiłem. Ale przynajmniej jaskinia jest wyczyszczona. Czyli w sumie, tak w sumie podsumowując, tak naprawdę będziemy mogli się wybierać w stronę obozu bandytów, tak? Jeszcze to kopalnie, czy tam jaskinie, czy co to tam będzie, zaliczymy. No i będziemy mogli tam iść. Fajnie by było. Nie wiem, czy w tym odcinku... Znaczy... Może dojdziemy. Chyba, że świątynię. Tylko, że ja nie wiem, czy ja sobie w tej świątyni poradzę. Bo nie wiem, czy tutaj będzie coś oprócz kamiennego strażnika, czy nie. Bo jeżeli nie, to sobie poradzę. Jeżeli tak, to sobie nie poradzę. Nie pamiętam, co tu się respiło. Bo jeżeli jakieś demony, czy coś, to nie wiem, czy mi się chce z tym bawić jeszcze. A jeżeli żadnych demonów nie będzie, no to... Możemy w sumie do tej świątyni wejść i te tabliczki tutaj zebrać, nie? O, fajnie, jeszcze mieszki tu są. To zapiszemy. Robi się ciemno. What hour is it? 16. To też niedobrze. Zapraszam was, słuchajcie. Ups, to jest. Na live'a, jeżeli oglądacie. O, rapier mam, tak. We wtorek o 19:30. Raz, dwa. Kajta. Raz, dwa. Prawo, lewo, prawo.
prawo, lewo. We wtorek 19.30 Wiedźmin 1. Ładny, upiększony, teksturki i wszystko. Do tego będzie jeszcze Tomb Raider czwartek 14. Tomb Raider Legend. Nie ta stara trylogia zremasterowanko Legend z 2007 roku. Ale to będzie też drugi stream, chyba ostatni. No i mam nadzieję, bo chciałbym tę serię zacząć kończyć, zanim zacznę cokolwiek nowego. I na ten tydzień to chyba ze streamu będzie tyle. Odcinki się powinny pojawić na pewno do piątku. A jeżeli będę znajdę czas, to i nagram na sobotę i niedzielę też tych odcinków więcej, nie? Także słuchajcie, zapraszam, wpadajcie. O, też w sumie z Wiedźmina te live'y nie idą tak jak chciałem, bo jednak ten mod jest dość ciężki. I wcale nie jest tak jak mi się wydawało. Ale myślę, że jeszcze z dwa live'y, dwa, może trzy, nie wiem, zobaczę co tam się będzie, wiecie, działo. Bo za każdym razem myślę, że już jestem dobrze rozbudowany w tym FCR-ze. I za każdym razem coś mnie tam, wiecie, stopuje, że tak powiem. Widoki skórzany, mieszek, to tam jest? Dawaj wszystko, kamienna tablica, ciekawe jaka. Och, fa. No nic, to co? Słuchajcie, wracamy do obozu piratów. Może nie będziecie ze mną szli, co wy na to? Wytnę, kleję i zobaczymy się w obozie piratów, także... A, stop. Teraz, esencja jest, żeby nie było, nie? Że ktoś tam powie, a, czy ty wpisałeś, że masz jedną więcej. I jeszcze czekajcie, sprawdzimy, czy coś tu jest. Nie widzę nic, także... Nie. Kurna chata, nie, bo już bym się sam wyrąbał. Idziemy do tego. Idziemy tutaj do świątyni. Mam nadzieję, że tam nie ma orków. Kamienni strażnicy na pewno się tam pojawią. Tak. To tyle, to się przejdziemy, nie będę nic wycinał. Widzicie, ja to już mówiłem. Moja pamięć jest dobra, ale krótka. Niestety. Coś się zawiesiło na teksturze, ale to nie, to się nic nie dzieje. Jak to mówią, moja pamięć jest dobra, ale krótka i widzicie, my mówiłem, że pójdziemy do świątyni. Za chwilę, że idziemy do obozu, bla bla bla. Zobaczymy, czy damy tu radę w ogóle w tej... Znaczy to nawet nie jest świątynia, to jest chyba dom. Dom. Żółta tabliczka tu będzie. Chyba uzdrowicieli. Znaczy trzeba dobrze przygotować z tych tabliczek, tam poczytać historię tych ziomów. Tam później będzie się działo, tylko mam nadzieję, że tu orków nie ma. Aha. Wiecie co? Dobra, sprawdzimy, czy mu dam radę. Jeżeli nie, właśnie tak mi się wydawało, że tutaj może takie coś być. Oh fuck. No dobra, to na razie... Nie! Nie ma gdzie uciec. Dobra. Ale było blisko. Ale jeszcze jeden taki i po mnie. Spadaj. Dobra. Było blisko, zapiszemy szybko, bo znając mnie to zaraz coś wykombinuję i będą jaja. Jaja baranie. I na koniec. Marzone mięsko, okej. I tea. Prawo, lewo, prawo, lewo.
prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Tak jest. Świetnie. A i tu co mamy? Kuferek jakiś? Kamienna tablica życia, siły i... A to ten trzeci poziom, to trzeci poziom chyba najcięższy, nie? Czy coś tutaj jest dookoła? No nie widzę, nie słychu. To pójdziemy może tu. O kurde, no, tam jest jeszcze jeden ten gejszuch. To chodź. Ale on ma speeda. A, zapomniałem o tym. Ja pierniu. Ja myślałem, że on będzie, wiecie, odskakiwał czy coś. A tu dupa. Ja muszę odskakiwać. No, chodź. No. No. Kurde, ten króciutki mieczyk. Tam leżał ten następny, ten duch, nie? No. Idziemy na wymianę, dobra. Nie ma to tamto. Oj, 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 już widzę, że nie będzie za ciekawie. No ale zrobimy ten dom. Zrobimy ten dom, mam nadzieję. Jeżeli nie, no to nie, to się poddam. O ty kurde, chata. No. Miałem popatrzeć na ten mieczyk, który wziąłem. Czy to jest ten sam, co mam? No. 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 Ale siadło. Elegant. No, rapier. No ja mam rapier, więc... Nie naszalejemy. Siły za mało. No i co? Będzie tu jeszcze jeden? Czy będzie to ten demon? I... No. Idziesz? O kurde. No i właśnie. Tu jest cały myk w tym. Uciekamy! Uciekamy! No, nie zdążyliśmy. A gdybym zrobił to tak? No. To jest. Kurde, czekajcie. Tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem, naprawdę. Chciałem go tu zamknąć w kącie przy drzwiach. Patrz jak skacze skubany. To jest ten cieniostwór, nie? Model cieniostwora, no. Ale bije. No. Pewnie jeszcze będzie tych kurde. Uderzył, dziabnął, ale nie ma go. Dobra. Podejrzewam, że tam będzie jeszcze jeden taki z tamtej strony drzwi. Także ten odcinek pewnie nam zejdzie na tym domu uzdrowicieli czy czegoś tam. No, żywcem by się przydało dużo lepszy miecz. No, chodź, gościu.
Kurde. Dobra, mamy to. Kurna chata, mamy to, panie i panowie. Kurna chata. Więcej was matka nie miała. No. A ja znowu na wymianę, nie? Bokserem. No. No i tak, elegancko. Nie wiem, czy tu jeszcze jeden będzie. Mam nadzieję, że nie. Ja chyba czytać nie umiem tych języków. Żółta kamienna tablica jest. No świetnie. Nie potrafię tego przeczytać. No i to jest lipa, bo chyba będę musiał tu przyjść jeszcze raz, ale przynajmniej będziemy mieli tu wszystko wyczyszczone, nie? Wiodą kulisty, esencja, przemiana. O, tablica uczników. Świetnie. Nie, no świetnie, może być. Wyczyścimy sobie lokację. Najwyżej jak trzeba będzie, to poza odcineczkiem sobie tutaj przelecę. No i ten, i wtedy najwyżej tutaj, wiecie, sobie podziałamy. Dobra, zapiszemy przed samymi drzwiami, bo ktoś czuje, że tu... A co, to nie ma tu nic? Na pewno tu coś jest. Mówiłem. To by było za łatwe. Te dwa krety pod rząd jeszcze wjechały. Trzeci. Ale dwa pod rząd. No. No. Git. Zajebiście. Zajebiaszczo. Safe. Kurde, wiedziałem. Tu jest jeszcze tak. Ten. Fuck, fuck, fuck. No, chodź. Chodź się bić. No, łatwy sposób. Czekać, aż podejdzie, walnąć i odkoczyć, nie? Taki, wiecie, znaczy taka... Taka walka, wiecie, ale fajny sposób. Jak się jest słabym, nie? Ważne, żeby te kredyty wsiadały. To, i bijemy się? Tak, ciach. Ciach, dawajcie tutaj. Żeby te kryty częściej siadały, zajebiście, bo... Tu jest ta historia... O ty, ale mnie zrobił. Ale mnie zrobił. Nie? Nie ma tak łatwo, śmieciuchu. Dobra, jest, elegancko. Esencja ducha, mikstura szybkości. Czekajcie, tu w ogóle ciemno jest, nie? No pulpitów nie przeczytamy. Ale przynajmniej expa będziemy mieli. Oj, tablica kuszników. A tych tablic kuszników, ja czy... Nie wiem, czy jest tyle po tyle samo, ale mi się wydaje, że... Któryś tablic jest więcej i to na pewno nie jest tych kuszników, nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. To może czekajcie, mam 27 punktów. Może bym się tych języków nauczył. I przeczytał te tablice życia na przykład. No, come on. No. No. Mamy cię, okej. No to co?
To jednak wyczyszczone. No jeszcze zdążymy wrócić kiedyś nie magii, fajnie. Zdążymy wrócić do obozu. Skrzyneczka to ten, czy nie stara kamienna tablica. Stare to brał ten Watras chyba, nie? Dobra. To co, widzimy się w obozie piratów. Odbierzemy sobie zbroję od Grega. Nawet dość to poszło. Nie spodziewałem się, że tak w miarę łatwo pójdzie. Także widzimy się za dosłownie sekundkę. No i dobra, jesteśmy w obozie. Skorzystamy może z łóżeczka. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Żeby było łatwiej, co? Czy nie? Skorzystamy. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Będzie jaśniej, łatwiej. Życie będzie uleczone. Nie mam czasu. Także Bezi się kładzie i jedziemy z koksem. Czekajcie, ja sobie tylko jedną rzecz, wiecie co, sprawdzę, bo cały czas ktoś do mnie dzisiaj pisze i sprawdzę sobie, o co tutaj w tym momencie chodzi. Dużo by mnie to kosztowało. No widzisz, już mi lepiej. A. Nie mam czasu na takie rzeczy. Okej. Okay. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. W końcu to była jego decyzja. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Dobra, mamy to. Piłat z Kałaibów. Gareth, siema. Sam by na to nie wpadł. O, ja bym ci coś sprzedał, gościu, tak w ogóle, ale nie to, co chciałem. To co? Nie usłyszą nawet. Rapier więcej jest wart niż to coś. Nie mów, że to nieprawda. To rzeczywiście prawda. Łuk bukowy, łuk jesionowy. Nie, no co wy, łuki zostawiamy. Łuki się zawsze przydadzą. Czy tu coś jest? To. Nie mówię przecież niczego nowego. Ale też to na razie zostawimy. Myślę, że runę też będziemy mogli sprzedać. Siema, Skip. Nie mów, że to nieprawda. Co jest gra? Kanion czeka. Lepiej weź, kanion jest... Dobra, czyli możesz ze mną chodzić. Okej. Nie mów, że to nieprawda. No fajnie, Skip mógł iść. Nie wiedziałem. Znaczy wiedziałem o tym, ale... Wiedziałem, że ktoś ma iść. Ej, ty. Przez ciebie gra. Ich powinno być trzech, nie? Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Siema, Shmotgun. Najlepiej... Dobra. Skoro tak, to idziemy do kapitana. Nie mam czasu na takie rzeczy. I o tym nie mówię. W sprawie kanionu. Tak, o co chodzi? Nie wiem, komu wierzyć. Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Powinien być mądrzejszy. Potrzebuję, no dobra, dawaj. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów, ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. Powinien być mądrzejszy. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Żadna wielka sprawa. Co wiesz o kruku? Z tego, co mi wiadomo, był jednym z magnatów. Wielka szycha w kolonii. Nie mam pojęcia, co teraz porabia, ani czemu jego ludzie poszli za nim. Ale wierz mi, na pewno coś knuje. Nie należy do tych, co zaszywają się na bagnach i chcą, żeby świat o nich zapomniał. Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy. Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Tego jest więcej, wierz mi.
Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. No to git. Co on wie o służbie? Tak, naprawdę tak powiedział. Idziemy do Bonsa, czy jak mu tam? A, czekajcie, bo jest ciepło tutaj, tu się zrobiło. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Panie, możemy z wami pogadać? Hej, ty! Czy nie możemy z wami, panie, pogadać? Jakieś wieści, naucz mnie czegoś. Nie mam czasu na to. No właśnie. Pan mnie przecież może czegoś naucz. No. No. To mi spiknie. To mi spiknie. Tak, ze zręcznością do 69 pójdziemy, czy tam do 74 i zostawimy to w spokoju. To żadna tajemnica. Przecież wiadomo. Greg kazał wydać mi pancerz. To rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz. A tak, oto on. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Słyszałem coś innego. Okej, to zapiszemy. Zobaczymy, skoro mam tyle zręczności. Czekaj tylko. No właśnie. Słyszałem coś innego. No to nic, idziemy do tych magów śmiesznych wody. I no ta. Mamy ten... U, panie, ale to jest dziadowski ten pancerz. Wyskoczymy tu, nie wyskoczymy. Dobra, nieważne. Chciałem przyfisiować, nie udało się. Może sobie przepłyniemy. Umyjemy się. O, stop. Oni mi chyba dali kamień teleportacyjny, co? To. Ze Saturasem pogadamy, czy... Pewnie już nie mamy nic do gadania, co? Znając żyćko. Uwaga. Hey, Saturas. Jeśli przynosisz mnie tym razem. A, stop. Jeśli chodzi o relikty, wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tablice. Te już nam się nie przydadzą. Tam musi być coś więcej. A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta. Ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych 5 takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Czas ucieka. No spoko, dobra, to co? A jeszcze tu mamy zadanie. Zdanie. Tabliczek. Zapiski, które znaleźliśmy w ruinach, są niepełne. Ale pisma budowniczych wspominają o 5 władcach rządzących miastem. Każdy z nich miał jedną z tablic, symbol swojej władzy. Sądzę, że dzięki tym tablicom znajdziemy odpowiedzi na moje pytania.
No to dobra, to by było na tyle. Adanos. To by było, panie dziadku Saturasie, na tyle. No to schodzimy tutaj. Teraz idziemy w tą stronę wyspy. Chociaż jeszcze mamy, wiecie, dużą część wyspy do zwiedzenia. Bo to nie tylko jest obóz piratów i kanion. Tam jest jeszcze później... Czekajcie, tak popatrzmy, tak? To nie ta mapa, okej. Okay. Dobra, nieważne. Tam są jeszcze dwie świątynie w innych miejscach. Oprócz tego, tutaj jest jeszcze to bagno. Więc teraz sobie posiedzimy na bagnie, no. Pozabijam jakieś te potworki, które tu są. No i to mamy. Elegancko. Teraz łatwiej z tego łuku będzie nam zabijać. Dzień dobry. Jeszcze dwa. Dobrze, że zwykłe. No. A ty kiedy na chata. Tak, jesteś szczpany lis? No. No. Szadża? Ta, dawaj go. No. Ani mi się już nie chce nawet unikać tych ciosów. O, i tutaj jest kto? William. Słuchajcie, to był ten rybak z Korinis, tak? Sprawdźmy. Jabłko, liścik, wytrych, moneta. Przeczytamy. Tak, na 95% to jest ten rybak. Williamie, kiedy księżyc jest w pełni, strażnicy są rozkojarzeni. Przekradnij się, ale bądź ostrożny, jeśli będziesz iść drewnianą tamą, uda ci się wydostać z bagna. Obóz piratów jest po drugiej stronie doliny, daleko na zachodzie. Kiedy tam dotrzesz, z łatwością uciekniesz łodzią. Ktoś, kto ci dobrze życzy. Okej. Czyli wiemy, co się stało z Williamem. No niestety nie udało mu się. Miejmy nadzieję, że innym się udało. Czekajcie. Cały czas mi ktoś tu spamuje. Dobra, już. Masakra. No, dawaj. Dawaj. Mamy na 4 strzały. To nawet chyba lepiej, łatwiej go zabić jak tym mieczem. Kwiopijet, okej. Okay. Kwiopijet. A myślałem, że to jest do zebrania. Dość długi streamek mamy. Streamek, już mi się od tych z tego streamowania wali odcinek. Ale to nic, słuchajcie, to dobrze. Było trochę z tych odcineczków takich krótszych, to teraz niech będzie dłuższy jakiś, nie? Dwa takie troszkę dłuższe. To co? Idziemy dalej. W dół. Mamy takie odcinki po 40 minut. 40 do 45 byłyby najlepsze. Co prawda tam kiedyś robiłem tą ankietę i w ankiecie wygrały odcinki 30-35. O kurde, na chata ten bagniok. No. Kurde, na bagnioku zakichany, giń.
Myślałem, że będzie ciężej z nim, ale jest git. Cały czas coś do mnie pisze, słuchajcie, powiadomienia, Discord, telefon, nie wiem co się dzieje. Ostatnio coraz więcej ludzi do mnie pisze. Kurde, trochę to przeszkadza. Będę musiał wyciszać telefon i to tak wyciszyć w sensie, że całkowicie. Żeby nawet wibracji nie było, bo mnie to zaczyna wkurzać. Discorda też będę musiał wyłączać, nie? Ups. O nie! Ja, widzicie, zapomniałem. Myślałem, że jeszcze ich tu nie ma. Zapomniałem przebrać się. To nic, uciekniemy. Nałapany. Chyba, że chcecie zginąć. Bo was zabiję, nie ma problemu. A, myślę, że mnie nie złapią. Jeszcze cię dorwę. Spróbuj, paniaczku. Chodź. O, idzie tu. Mam nadzieję, że to... O, to jest Sancho. O, ty kocie! Kurde, na chata, ale mi zasunął dwa ciosy. O, nie. O, pany. To nie. Dobra, to widzimy się przy wejściu do obozu. Dobra, jesteśmy. Zapomniałem włączyć nagrywania. Zacząłem dialog z nimi. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Ale nie jest źle. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? Co nowego? Nie, w tej chwili nic nowego. O, okidoki. Przepraszam. Powiem tak. Cały czas mi się to myli z Dirty Swamp. Tak, ja grałem w to Dirty Swamp. Tutaj były wszędzie potwory. Tam się dopiero baza zaczynała. Ojku. To będzie flashback jak cholera. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze. A bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. On chyba mnie alchemii nauczył. O obozowisku. Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później albo wciąż czekają na przyjęcie, tak jak ja. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Gdy jest ich za mało, gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. A jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie.
Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. Mogę jednak zaopatrzyć cię w mikstury. Pohandlujmy. Okej, na chatę, dawaj. Wszystkie, tyle. Nada się dość. Zajebiście, no to co, modeczki, pogadamy jeszcze z tym panem tutaj. To jest ten cały szef tego wejścia do obozu. Bo tu jest chyba trzech szefów, albo cztery. Hej, czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Tak, nie jestem. Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj. Trzymam się od tego z daleka. Kurde. Czekajcie, z kim mam pogadać? Ramon, strażnik przy bramie. Potrzebuje to ten, dobra, to jeszcze... Nie, wiecie co, nie, kończymy. Także dziękuję za to, że oglądaliście. I co? Widzimy się. Słyszymy się, bo nie widzimy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam za to, że oglądaliście. Jeżeli się podobało, to rzuć subikiem, łapeczką, komentarzem. Komentarze zawsze mnie motywują do nagrywania. Także dziękuję wam, trzymajcie się, hej.